Kolejni Polacy, którzy w trakcie wojny ratowali Żydów, zostaną pośmiertnie odznaczeni Medalem Sprawiedliwych wśród Narodów Świata. Otrzymanie takiego medalu, takiego tytułu jest niezwykle trudne, dlatego że trzeba spełnić kilka warunków. Po pierwsze, musi to być osoba nieżydowskiego pochodzenia. Po drugie, muszą być albo jednoznaczne świadectwa wskazujące, że ktoś udzielał tej pomocy, lub też musi być oświadczenie osoby, która została uratowana. Rozalia i Michał Kopaczowie po agresji Niemiec na Związek Radziecki, ryzykując życie, ukrywali kilkuosobową rodzinę Nadelów, m.in. na strychu swojej stodoły przez prawie 2 lata. Z kolei ksiądz Zygmunt Dziedziak zapobiegł tragedii, tłumacząc matce Rozalii Kopacz, która chciała wydać ukrywających się Żydów Gestapo, że jeśli tego nie zrobi, pójdzie do nieba. Dla ocalonego przez nich Taliego Nadela wspomnienia tych ciężkich chwil do dzisiaj budzą skrywaną głęboko traumę. Zawsze przynosili coś gotowanego, by było co jeść. Przynieśli ugotowaną zupę. Nie wiedzieli, że tam jestem, bo nikt nie chciał ukrywać dzieci. Trzymali mnie przykrytego. Jak przynieśli zupę, to nic nie zostało. Nie mogli niczego dla mnie zostawić. Moja ciotka jadła i specjalnie wypluwała jedzenie na koc. Potem ssałem ten koc i to było moje jedzenie. Uratowana z Holokaustu żydowska rodzina chciała zostać w Polsce. Najpierw osiedlili się w Krakowie, a potem w Katowicach. Ojciec rodziny próbował zapewnić swoim bliskim godne życie, m.in. na własną rękę produkując mąkę. Poszedł do piekarni w Katowicach, żeby sprzedać mąkę. Piekarz powiedział, że kupi od niego mąkę, ale pieniądze da mu dopiero za tydzień. Mój dziadek wrócił po tygodniu, a Polak powiedział, że nie chce go tu widzieć, a jeśli ten nie posłucha, to wezwie partyzantów i ci sprawią, że zniknie. Po tym incydencie zdecydowali się na emigrację do USA. Pozostawali w kontakcie z rodziną Kopaczów i spłacali swój dług wdzięczności, pomagając im na tyle, na ile było to w ówczesnych czasach możliwe. Mój wujek kupował talony na węgiel po to, by rodzina Kopaczów mogła pobierać węgiel i sprzedawać go dalej. Tak pomagał im finansowo. Kolejna sprawa, rodzina nie mogła przyjmować nowych ubrań, bo za takie prezenty musiałaby zapłacić cło. Więc wysyłali im specjalnie podniszczone materiały krawieckie, z których Kopaczowie szyli sobie ubrania. Na razie nieznana jest dokładna data ceremonii przyznania Medalu Sprawiedliwych wśród Narodów Świata rodzinie Kopaczów oraz księdzu Zygmuntowi Dziedziakowi.